Romek mnie zawiadomił, słuchaj, musisz wziąć udział w akcji, później się dowiesz, o co chodzi. Podszedł bliżej do mnie, Zbyszek, uciekaj, bo dowódca dał rozkaz zastrzelić cię. Rosjanie po tym zdobyciu Opola zabrali broń, tą niemiecką i rzucili w jednym miejscu na wsi Zagrody tą broń, te karabiny, pistolety, no, oddając do dyspozycji ludności. Ja do tej pory nie rozumiem, jaki to, na czym polegał sens. Ale część ludzi skorzystała z tego. Mój ojciec mówi, słuchaj, nie bierz nic, bo są tacy, którzy patrzą i widzą, co się dzieje, a później z tego powodu możemy mieć kłopot, problemy. No i tak było. Zaczął się terror. I ja na przykład osobiście pamiętam taką historię, że stoimy na skrzyżowaniu drogi, szosy wiodącej od Puław do Opola Lubelskiego i drogi wiejskiej w Zagrodach, we wsi Zagrody. No i stoimy tak, ja byłem, Czesław Bigora i jeszcze ktoś, już nie pamiętam. No i podjeżdża dwóch z opaskami Armia Ludowa, biało-czerwone i Armia Ludowa i podchodzi i pyta się, słuchajcie, gdzie tutaj mieszka Bigora? To był kolega, to był w batalionach chłopskich. No i ja mówię, zorientowałem się, o co chodzi i pokazuję, to mieszka tam w tamtym kierunku jakieś 300-400 metrów i tam mieszka Czesław Bigora. No i oni siedli na rowery, bo rowerami przyjechali dwóch i pojechali w tamtym kierunku. A Czesiek ten do mnie mówi, słuchajcie, biegniemy do lasu. I to szybko, no bo nas aresztują wszystkich. Zaczęliśmy już wzajemnie się informować, wspierać i ukrywać. Ja zostałem włączony w działalność tą konspiracyjną podziemia niepodległościowego. To podziemie niepodległościowe to działało na tej zasadzie, że ludzie i ci żołnierze normalnie mieszkali, niby normalnie pracowali, ale tkwili w tej konspiracji i w sytuacjach no koniecznych, na przykład takich akcji zbrojnych, no to byli powiadamiani i grupowali się i brali udział w odpowiednich akcjach jakichś tam na posterunku, na posterunek, na odbicie aresztowanych i trzeba było powiadamiać te osoby. No i ja takie zadania otrzymywałem. Było dużo konfidentów Urzędu Bezpieczeństwa. I ci konfidenci byli likwidowani przez te podziemne oddziały żołnierzy niezłomnych, tego podziemia niepodległościowego. I raz miałem taką bardzo, bardzo niebezpieczną misję, mianowicie Romek mnie zawiadomił, słuchaj, musisz wziąć udział w akcji, bo ty się dokładnie orientujesz
i pójdziemy i musimy wykonać zadanie bojowe, bo jest rozkaz i później się dowiesz, o co chodzi. No to w umówionym miejscu, niedaleko mojego miejsca zamieszkania, spotkałem się z grupą, którą dowodził Żbik. I to był prawdopodobnie zastępca Orlika. I grupa żołnierzy, gdzieś tam grupa ta liczyła około 15 osób. No i ja tam dołączyłem po drodze. No i idziemy i gdzieś jakieś 500 metrów przed miastem, on mówi tak: słuchajcie, teraz jakie zadanie? Dochodzimy do celu i zdobywamy, wchodzimy do pomieszczenia i wszyscy będą rozstrzelani. Ci dwaj ubowcy z rodzinami. Ja mówię, jak to jest zbrodnia, zabijać dzieci? On mówi, milcz. Ja mówię, no ale to nie można do tego dopuścić, bo to jest zbrodnia, powtórzyłem. A on mnie, jak mnie walnął, mówi, milcz, walnął mnie pistoletem w kark tutaj, w szyję, takim koltem amerykańskim, to duży pistolet ręczny. Także upadłem na ziemię, na tej ulicy. No ale jakoś się tam podniosłem, no i szliśmy dalej. No i doszliśmy do celu i jest próba otworzenia najpierw, żeby otworzyli. Oni się nie odezwali. To komenda otwierać, otwierać natychmiast. Kontrola, otwierać. To oni odpowiedzieli strzelaniem. No, drzwi były widocznie grube, bo nie było, powiedzmy, nie było rannych z naszej strony. No i zaczęło się strzelanie z naszej strony. Otwierać, otwierać i strzelanie, i to takie częste z pistoletów osobistych, z pistoletu maszynowego, ale odpowiedzi z ich strony były też. Błąd był, bo oni nie wzięli, ten dowódca przedtem nie pomyślał o tym, żeby wziąć jakiś łom, żeby z siłą rozbić te drzwi. No i w pewnym momencie jest takie zdenerwowanie i takie zamieszanie, że ten dowódca nerwowo nie wytrzymuje i mówi tak: tego gówniarza, jak będziemy wracali, to trzeba zastrzelić. Bo on prawdopodobnie myślał, że ja mu takiego pecha sprawiłem tym, że zwróciłem uwagę, że zbrodnią byłoby strzelanie i zabijanie dzieci. No i po tym, jak on to powiedział, to Romek, ten mój kolega, Romek Schweigert, mówi, podszedł bliżej do mnie: Zbyszek, uciekaj, bo dowódca dał rozkaz zastrzelić cię. Ale ja to już usłyszałem, no i tam jakiś, według mnie, tak jak pamiętam, to oni ci wewnątrz rzucili granat. I ten granat wybuchł. Ja postanowiłem uciekać. Później otrzymałem informację, Romek przekazał rodzicom, że już mogę wrócić, nie, że ten dowódca zapomniał, że już jest wszystko w porządku, bezpiecznie. Powstała tak sytuacja napięta w społeczeństwie, że
zaczęło być niebezpiecznie. Kiedyś mój ten były dowódca, Stefan Płaza, mówi tak: Zbyszek, zaczyna być źle. Jest taka sytuacja, że nie wiadomo, z której strony możemy stracić życie. Ty nie jesteś niczym związany, uciekaj gdzieś na zachód, bo czeka nas tutaj śmierć. No i ja w pewnym momencie też z ojcem rozmawiałem. No i w pewnym momencie zdecydowałem i pojechałem po wakacjach. Wybrałem się właśnie do Wrocławia.